It's a classic LA Victorian, built around 1920 by the doctor to the stars at the time. Now what am I gonna do with you? American Horror Story w końcu zagościło na moim kanale. Niejednokrotnie o ten serial pytania mi zadawaliście, więc uprzedzam teraz falę pytań kolejnych. Co z kolejnymi sezonami, czy będę je omawiał? Na pewno w przyszłości będę omawiał kolejne sezony, natomiast muszę zaznaczyć i podkreślić, że nie wiem kiedy i nie znam konkretnej daty. Po prostu jak któryś z kolejnych sezonów nadrobię, no to wrzucę jego recenzję. Odcinek ten też pragnę koniecznie zadedykować moim dwóm kochanym wspierającym tutaj, czyli Sanderce oraz Markowi. W każdym razie Galeria Horroru wiedziała, że istnieje coś takiego, że istnieje taki serial. Również, że każdy sezon jest o czym innym, bo często mam takie podejście do takich tasiemców serialowych, które mają po 5-10 sezonów, że no one gdzieś tam na koniec zostają. Jak obejrzę wszystko, co mam na liście, czyli nigdy, to zabiorę się za seriale. Takie długie. Natomiast tutaj każdy sezon jest o czym innym, więc można to robić powiedzmy na raty. Natomiast dzisiaj właśnie o pierwszym sezonie trochę. Nie chcę robić jakiejś rozbudowanej analizy i portretów tutaj psychologicznych każdej z postaci, natomiast zaznaczam, że będą spoilery, jakie takie, parę kwestii spoilerowych. Poruszę natomiast też bardziej takie ogólnikowe wrażenia i trochę technicznych, bo tutaj szczególnie nacisk na techniczne będę musiał położyć. Ja po prostu bardzo mocno zwracam uwagę na kwestie techniczne w filmach czy w serialach, więc na pewno tego elementu nie zabraknie, a od razu na start mogę powiedzieć, że gdyby technicznie było lepiej, to serial ten dostałby ode mnie wyższą ocenę. Może przejdźmy do konkretów. Mamy rodzinę, małżeństwo w zasadzie, które chce zacząć nową drogę życia. Wiecie, jak to wygląda? Coś nam się nie układa, coś nam nie idzie, no to przeprowadźmy się, kupmy nowe mieszkanie, czy tutaj w tym przypadku ogromny dom, rezydencję i zacznijmy od nowa. Mają również córkę, graną tutaj przez młodą Farmigę, Thaisę Farmigę bodajże, która naprawdę całkiem sobie dobrze daje radę. Zresztą nie jest to jedyna produkcja, w której mieliśmy okazję już ją obserwować i myślę, że wyrośnie z niej po prostu dobra, naprawdę aktorka. Zamieszkują we trójkę w tej swojej nowej rezydencji, w tym przeogromnym domu, w podejrzanie niskiej cenie swoją drogą był oczywiście, no ale mimo wszystko nawet, że dowiedzieli się czegoś tam makabrycznego, co miało miejsce trochę wcześniej, to i tak to im nie przeszkodziło w podjęciu decyzji, żeby jednak tam zamieszkać. Oczywiście nie znają całej historii domu i to będzie esencją, myślę, tego serialu, bo historia jego to jest kilkadziesiąt, jak już nie dobija do setki lat. Oczywiście takich wydarzeń typowo makabrycznych właśnie. Natomiast prawo u nich mówi o tym, że przynajmniej w tym serialu tak się podaje, bo ja się nie znam na amerykańskim prawie, że 3 lata wstecz trzeba poinformować, co się działo, ewentualnie takiego złego, że jakieś śmierci miały miejsce w tym domu. Więc takową też informację dostają, ale co tam było dużo wcześniej, jeszcze wcześniej, tego już nie wiedzieli, ale zaczną to dosyć szybko, myślę, odkrywać, ponieważ będą się działy dziwne rzeczy, jak to w ogromnym, nawiedzonym, powiedzmy, domu, bo tutaj ta historia troszeczkę inaczej, wydaje mi się, przebiega czy się układa, aniżeli w takim typowym, nawiedzonym miejscu, ponieważ niekoniecznie te duchy, które się tutaj pojawiają, mają złe intencje, a przynajmniej nie wszystkie. Troszeczkę można porównywać do Inni z 2001, czyli The Others, w którym też część bytów miała jakieś po prostu, może nie tyle co dobre intencje, tylko oni chcieli wydostać się z tej takiej bolączki egzystencji poza światem już, tak? Właśnie po śmierci, bo to nie jest tak koniecznie, że każdy duch, który gdzieś tam utknął, to chce tylko zrobić komuś krzywdę, tak? Tym ludziom, tym jeszcze istotom żyjącym. To tak nie do końca wygląda i tutaj też, ale mówię, mamy mieszane byty, ponieważ duchów zmarłych ludzi przez ten dom przewijają się dziesiątki po prostu. Oczywiście nie wszystko naraz, bo po kolei tutaj będzie dochodziło do różnych zgonów, mniej bądź bardziej znaczących dla nas emocjonalnie czy fabularnie, jednakże faktycznie jak się podliczy po tym sezonie mającym 12 odcinków, trwających około tam 50 minut, jeżeli dobrze pamiętam, no to trochę rzeczywiście się okazuje, że tych duchów w domu jest. I oczywiście nasi bohaterowie nie do końca są świadomi tego wszystkiego, przynajmniej do pewnego momentu, że w ogóle rozmawiają z duchami, bo tutaj na przykład jak ktoś, powiedzmy, wchodzi do domu, no to wydaje się, że to jest to zwykły człowiek, tak, i nasi bohaterowie sobie prowadzą konwersacje, ale nie mają pojęcia, że prowadzą konwersacje
z duchem, tylko w po prostu takiej urzeczywistniającej się jego formie. Jeżeli on chce się pokazać naszym bohaterom, to się pokazuje i wygląda po prostu jak człowiek. Tak? Nie jest jakiś zdeformowany, zniekształcony. No chyba, że ten gościu, co tam niestety był z przypaloną twarzą, trochę taki a la Krugerowy. Tak czy siak, rzeczywiście tutaj nieźle można namieszać, bo niby niewinne dialogi, niby niewinne dyskusje, a później po którymś tam odcinku bohater się orientuje, że ta postać, z którą rozmawiał, na przykład zmarła 100 lat temu, albo została makabrycznie zamordowana, albo odebrała sobie życie, jeszcze co gorsza, więc takie dla bohatera. Dużo w tym serialu krąży wokół takiego już troszeczkę przerobionego dosyć mocno motywu, czyli dziecka po prostu jeszcze nienarodzonego. Mam na myśli oczywiście kobietę w ciąży, tutaj jedną z naszych głównych bohaterek, czyli Vivien oczywiście. No i nie jest to nic innego jak taki motyw dziecka Rosemary po prostu Polańskiego, no który przewija się przez wiele filmów, seriali może mniej, ale filmów głównie w tym gatunku. Czyli po prostu jest dziecko, które ma się narodzić i okazuje się, że z tym dzieckiem coś jest nie tak, bądź zostało być może poczęte w jakiś, może nie tyle co inny sposób niż powinno, jakkolwiek to brzmi, ale na przykład z ojcem było coś nie tak. I tutaj no, wydaje się, że przynajmniej tak mąż naszej Vivien myśli, że jest to jego dziecko. Okazuje się w ogóle później, że to są bliźniaki, zacznijmy od tego, że jedno jest jego, drugie nie. Zresztą ona została zgwałcona, o czym nie miała świadomości. To jakkolwiek to brzmi, ale kto oglądał, to wie doskonale dlaczego, ponieważ mamy też tutaj naszego bohatera o imieniu Tate. Dodać trzeba też, bo jest to dosyć ważne, że mąż, można powiedzieć głowa rodziny, Ben, jest psychiatrą. Przy okazji ma też dostęp do leków, dzięki którym powiedzmy troszeczkę stara się podrasować stan psychiczny swojej żony. No a wiadomo, że jak się ma dostęp do leków, bo taką profesję się akurat w życiu wykonuje, no to czasami można przeholować z tymi tabletkami i polepszaczami powiedzmy tutaj stanu psychicznego. Także on jest psychiatrą, przyjmuje akurat pacjentów w domu, ma tam biuro, no bo mówiłem, to jest tak ogromna chata, że tam można by było wszystko zrobić, nawet basen chyba. A w piwnicy jeszcze kręgielnię i myślę, że gdzieś w salonie bilarda sobie postawić, bo czemu nie, tylko że już za bardzo pieniędzy nie mieli. Ale teraz bardziej na poważnie. No to on zaczyna prowadzić terapię również właśnie z Tate'em, o którym wspomniałem przed chwilą, z młodym w zasadzie chłopakiem, który ma tutaj jakieś, może nie tyle co skłonności psychopatyczne, chociaż trochę tak, po prostu w taki sposób opowiada Benowi o swoich problemach, że można wywnioskować, iż ta postać ma właśnie konkretne problemy i jakieś skłonności do popełniania ewentualnie makabrycznych rzeczy. Generalnie opowiada też o swoich snach. No tutaj ciężko mówić w ogóle, że opowiada o snach, bo oczywiście Tate jest duchem, ale no nasz bohater Ben nie ma zielonego pojęcia, że tak rzeczywiście jest, więc jest w pełni przekonany, że prowadzi terapię tutaj z rzeczywistą osobą, która faktycznie istnieje i żyje przede wszystkim. No ale właśnie Tate spika się tutaj z córką Bena, czyli właśnie z młodą Verą Farmigą, no i troszeczkę już wiecie wtedy, terapia nie do końca ma sens, gdy jesteś psychiatrą i prowadzisz terapię z gościem, który powiedzmy spotyka się z swoją córką, no to już troszeczkę może nie tędy droga i należałoby znaleźć innego psychiatra, ale Tate bardzo się uczepił Bena i właśnie chciał Bena. I z takich ciekawszych postaci właśnie w tym serialu, no to myślę na spokojnie można powiedzieć, że jest to Tate, chociaż raczej odbieram go negatywnie. Oczywiście on się zmienia, można trochę powiedzieć, czy po prostu jak się zakochuje i rzeczywiście to jest odwzajemnione jakieś uczucie i tutaj ta relacja tych dwóch młodych osób się rzeczywiście pogłębia i rozwija, nawet jesteśmy w stanie w to uwierzyć, myślę, że dosyć przekonywująca jest w ogóle właśnie no tutaj wątek tych dwóch osób. Jednakże mimo wszystko Tate z zimną krwią za życia popełnia zbrodnie i morduje kilku, czy tam kilkunastu, bo już nie pamiętam dokładnie, uczniów po prostu, bez żadnych skrupułów, bez zawahania, bez współczucia i bez zrozumienia. To, że wcześniej jeszcze podpala tutaj nowego faceta swojej matki, bo był po prostu wściekły za to, że on zamordował mu brata, bo on się domyślił oczywiście Tate tylko i wyłącznie, ale no miał rację tutaj. Nie było nigdzie wprost powiedziane, że w sensie jemu nikt nie powiedział, że faktycznie o, twój brat został zamordowany, nie? I teraz zrób coś z tym albo nic. Więc tego się domyślił i to zrobił, to tutaj mamy jeszcze jakiś motyw. Natomiast to, że morduje tam uczniów po prostu z zimną krwią właśnie, konkretnie robi piw-paw ze strzelby,
No to ta postać jest taka gryząca się bardzo, bo tutaj już motywu żadnego nie ma. Czy można mu współczuć trochę tak, bo nienawidził swojej matki, mogło to wyniknąć właśnie z tego, jego cała trauma i tak dalej, albo przynajmniej częściowo? Z drugiej strony też zdaje się, że on faktycznie po pewnym czasie, jak już rozwija się tak tutaj ich relacja właśnie z naszą młodą Farmigą, no to on nie do końca pamięta, że w ogóle to zrobił, albo wypiera to ze swojej głowy. Oczywiście ona też później się dopiero dowiaduje, że on jest duchem tak naprawdę, ale ona była jeszcze w stanie się z tym pogodzić. Ona zresztą też jest taką outsiderką zarówno jak i on, podejmowała nawet próby samobójcze, albo bardziej, wiecie, no jak się tnie żyły nie tak jak trzeba, no to nie wiem, czy można to nazwać próbą samobójczą, ale samookaleczaniem się już oczywiście można nazwać. Raczej była świadoma, że robi to niepoprawnie, może bardziej po prostu chciała jakoś swój ból tutaj wyrzucić z siebie. Sęk w tym, że Tate jest tak dziwną postacią tutaj, że właśnie z jednej strony okej, rozwija się, współczujemy mu i faktycznie się zakochuje i może wypiera to, co zrobił, więc jest jakąś postacią o odczuwalnych emocjach, że jednak jest w stanie jeszcze jakieś tam normalne, chciałbym powiedzieć, życie prowadzić, ale to jest kurde duch. Ale z drugiej strony jest totalnym psychopatą, bo z zimną krwią morduje swoich rówieśników, więc Tate myślę, że jest postacią taką zgrzytającą trochę i tutaj jakieś takie ambiwalentne odczucia mam względem tej postaci, mimo wszystko nie uważam, żeby był jakiś taki super fajny i że można mu w 100% współczuć i że w ogóle go nie winić o to, że zamordował ludzi z zimną krwią, no bo niestety ma te swoje oblicze, nawet które chyba bardziej go pochłonęło niż jakakolwiek szeroko rozumiana normalność i tego mroku jest w nim już tyle, że no ciężko mi odbierać tę postać pozytywnie po prostu. This is what it does to you. This house. A tak kończąc już ich wątek, no to Violet zresztą miała bardzo ciekawy twist pod koniec tego serialu. Okazało się, że na pewnym etapie odbiera sobie życie. Chociaż my widzimy to z takiej perspektywy, że Tate ją ratuje w ostatniej chwili, można powiedzieć. Ale okazało się, że przez kilka odcinków już była duchem, a nie mieliśmy tego w ogóle świadomości. Także w kwestii tego całkiem dobry twist. Uważam, że Tate, mimo że psychopatyczny, to ciekawszy bohater. Violet troszeczkę mniej wyrazista raczej, przewija się niby ciągle, ale jakoś mocno z tą postacią się nie zżyłem. W każdym razie, no to jest powiedzmy taka outsiderowo właśnie nastolatka z problemami, można powiedzieć z depresją i no, nie wiem, czy to się wyróżnia jakoś mocno na tle tego, co tutaj się w ogóle dzieje w tym serialu i innych, niektórych przynajmniej postaci. I właśnie kolejną z tutaj osób, która wzbudza na pewno zainteresowanie, to jest gosposia, czy po prostu pomoc domowa. Grana oczywiście przez dwie różne aktorki, bo tutaj jak większość tych duchów jest cały czas w tym samym jakby wieku, w którym doszło do ich śmierci, czyli jeżeli ktoś na przykład 50 lat temu umarł w jakichś okolicznościach, no to teraz wygląda tak samo, jak miał na przykład 30 lat, to dalej wygląda na 30 i w tej postaci się nic nie zmienia, a to jest praktycznie chyba jedyna postać, którą część osób widzi jako młodą, a część jako w tym wieku, w którym powinna teraz być, gdyby dalej żyła. I tutaj kobiety widzą, powiedzmy, jej duszę, czyli ten jej rzeczywisty wygląd, jaki by miała wiek obecnie, natomiast faceci widzą ją w tym wieku, w którym umarła, takie ciało, którego pożądają. I głównie tutaj chodzi właśnie o Bena, czyli właśnie tutaj głowę rodziny, no bo to jego żona przyłapała no już tam spory czas wcześniej, bo ponad rok na zdradzie i teraz on po prostu cały czas tą gosposię widzi jako właśnie taką młodziutką, atrakcyjną, która kusi go tutaj, uwodzi wręcz, no i próbuje go tak nastawić, żeby on z nią uprawiał seks. Natomiast on cały czas, mimo że ma różne tutaj flashbacki z Wietnamu, to opiera się temu wszystkiemu, bo nie ma ochoty drugi raz już swojej żony zdradzać, w ogóle ona ledwo mu to wybaczyła. I właśnie po roku już powiedzmy od tej zdrady, gdy w końcu żona się przekonuje, żeby uprawiać w końcu seks z mężem, no to wydaje jej się, że faktycznie uprawia z nim seks, a przyszedł po prostu Tate w kostiumie czarnym, lateksowym bodajże i no zgwałcił ją, bo jak inaczej to nazwać, przez to też jedno z dwójki dzieci właśnie jest Tate'a, czyli to jest dziecko ducha, które później jest z jakimś antychrystem i widzimy to w ostatniej scenie zamykającej praktycznie już ten serial. No i to był właśnie kolejny z ciekawych twistów, bo
Wiedzieliśmy, że po tym mieszkaniu chodzi jakiś gość w tym stroju, ale nie wiedzieliśmy, kto to jest. No i później się okazuje, że to Tate. Czy nie dość, że psychopata zamordował rówieśników, to teraz jeszcze tutaj gwałci po prostu matkę swojej dziewczyny po to, żeby później oddać dziecko jakiemuś duchowi. No i jak tutaj odebrać Tate'a pozytywnie i mu współczuć? Tak przynajmniej ciężko z mojej strony. We'll take it. Buying this house was the exact right thing to do for us and our family. No ale wracając do gosposi naszej, to ona rzeczywiście kusi. W tej młodszej wersji oczywiście fajniejsza, atrakcyjniejsza. Natomiast Vivien cały czas ją widziała jako już kobietę w podeszłym wieku po prostu. Natomiast nie sposób jeszcze przy tym serialu nie wspomnieć o sąsiadce naszych tutaj lokatorów, która zdaje się wraz z swoją córką, która choruje na zespół Downa. W ogóle wszystkie jej dzieci miały bardzo specyficzne różne przypadłości, bo Tate też na przykład był jej właśnie synem. Tutaj jakieś deformacje, tutaj choroby, no różne rzeczy. Ona po prostu, jak straumatyzowana musiała być, to nie da się tutaj zaprzeczyć. Jednakże też dokonywała zbrodni. Zresztą również właśnie jej mąż ją zdradził właśnie z tą gosposią, którą ona zastrzeliła wraz z mężem. I tutaj no upiekło się jej, powiedzmy, bo w ogóle policja, detektywi w tym serialu to czasami się pojawiają, ale tak naprawdę wszystkim tutaj wszystko uchodzi na sucho, mam wrażenie. Pojawiają się kilkukrotnie ci detektywi, głównie właśnie w związku z naszą sąsiadką. Ona tam coś mówi, zeznaje i tak dalej, ale jakoś i tak wychodzi na to, że jej się zawsze upiecze i do niczego tutaj ci detektywi nie doszli, że tam jakieś ciała są zakopane i tak dalej, gdzieś na przykład nieopodal posesji. Ale to jest też za sprawą tych duchów, które mogą działać bezkarnie w sumie, bo wszyscy myślą, że nie żyją, plus mogą pomóc w schowaniu tych ciał, czy w ogóle w morderstwach, które się odbywają, bo tutaj nie jedno morderstwo i zbrodnia no się wydarzy po prostu. To jest właśnie ciekawe. Ale na przykład też naszego tutaj Bena, głowę rodziny, też policja czy detektywi zaczepiali, o coś tam pytali, ale w sumie też nic z tego nie wyniknęło. W każdym razie ta sąsiadka jest o tyle postacią, która z jednej strony my ją rozumiemy, bo faktycznie ma takie traumy, z drugiej strony irytującą, bo tutaj się dzieją na przykład takie rzeczy. Ja rozumiem, że ona zna historię tego domu, że ona zna ten dom, wie co się tam działo i tak dalej, i naszą Vivien czasami stara się uświadomić. Natomiast była bardzo nachalna. Po prostu nie wiem, czy tego domu nikt na klucz nigdy nie zamykał. Tam jakieś drugie wejście jeszcze mieli, trzecie i piąte pewnie. I ta sąsiadka kiedy chciała, to wchodziła po prostu do tego domu. Wiecie, dzieje się akcja, jesteś sobie z mężem, czy tam z córką, rozmawiacie sobie, tralalala. A tutaj ci sąsiadka wchodzi raptem drzwi obok, jak do siebie w ogóle, jakby z tobą mieszkała, jakby z pokoju obok weszła i siema, co tam, elo, Benz, ja przyniosłam wam babeczki, nie? Takie. Albo mięso jakieś tam przyniosła na obiad, żeby tam dziecku dać witamin, jak już właśnie nasza bohaterka jest w ciąży, nasza Vivien. Tu różne takie sceny niejednokrotnie się pojawiały, gdzie ona po prostu z buta wjeżdża do tego ich domu i jak gdyby nigdy nic. Po prostu wchodzi jak do siebie, nikt jej nie zapraszał, nawet nie zapukała czy coś, po prostu jest. I ona jest tutaj istotna i ważna, nie? Jej wątku całego opowiadał nie będę, bo doskonale widzieliście już na pewno ten sezon i wiecie, o co chodzi. W każdym razie, no uważam, że jej żywot to tutaj był bardzo, bardzo ciężki i w ogóle podziwiać ją trzeba za to, że ona jednak mimo wszystko przetrwała. To już jaki ma stan, powiedzmy tutaj, psychiczny, to do głębszej analizy może. Jednakże, no właśnie zachowuje się tak, jak się zachowuje, przez to chyba też wszystko, że właśnie jest taka nachalna, że wchodzi jak do siebie, no i że w sumie już nasza Vivien to chyba niezbyt na niej to wywiera wrażenie, że ona znowu weszła i ten. I jasne, jest to trochę dziwna sytuacja, ale z drugiej strony jakby nawet już jej nie wyprasza, ani nie mówi, czemu tak wchodzisz, tylko po prostu chyba już wszyscy się przyzwyczaili, że ona kiedy chce, to sobie wejdzie i spoko. Holy shit. Guess these guys were into the kinky stuff. I'm Constance, your neighbor from next door. My mother's probably worried about me, right? Chociaż jako rekompensatę dla kontrastu trzeba podkreślić, że ta postać właśnie, trzeba powiedzieć, że aktorsko bardzo, bardzo dobrze tutaj wypada. W zasadzie mi się wydaje, że jedna z najlepszych ról właśnie w tym serialu to jest ta postać, bo niekoniecznie nasze małżeństwo, które zdawałoby się, że jest najważniejszą parą w tym serialu, że to wokół nich wszystkie wątki po prostu się toczą, to jednak wydaje mi się, że to nie oni najlepiej właśnie w tym serialu grają, bo na przykład właśnie ta bohaterka, o której wspomniałem przed chwilą, czy właśnie jej już martwy syn Tate tutaj jako duch, nawet też lepiej niż nasze małżeństwo na pierwszym rzekomo planie. A młoda Farmiga myślę, że całkiem nieźle, ale jeszcze
ma czas. Zresztą to był rok 2011, w którym ten sezon powstał, więc mi się wydaje, że do tego czasu już gra na pewno znacznie lepiej, a na tamte, powiedzmy, czasy była całkiem niezła. Naprawdę jest tu masa wątków i masa postaci, które mógłbym jeszcze poruszyć i pewnie ten materiał trwałby z godzinę, ale nie chcę was zanudzać i chcę też, żeby ktokolwiek, chociaż z moich widzów, do końca tego materiału dotrwał, więc przejdę szybko jeszcze do kwestii technicznej, bo to trzeba powiedzieć. Oj, jak mnie to po prostu bolało, jak ten serial jest przede wszystkim zmontowany. O, moi drodzy, ja wiem, że wiele osób nie zwraca na to uwagi i oglądacie po prostu, przelatujecie serial, jest okej, bądź nie jest okej. I to jest w zasadzie tyle, bardziej zwracacie uwagę na fabułę. Jest to zrozumiałe, jak najbardziej, natomiast no ja muszę zwracać na to uwagę, bo inaczej to nie byłaby żadna recenzja, tylko jakaś tam, wiecie, popierdółka, mam wrażenie, gdybym pomijał w ogóle kwestie techniczne. A jest tutaj wiele rzeczy, do których można się naprawdę przyczepić i mam wrażenie, że to jest montowane pod nastolatków, nie wiem, pod ludzi, którzy jakąś sztuczną dynamikę chcą oglądać, żeby szybciej przyspieszyć akcję, żeby napędzić tą dynamikę. I jeżeli fabuła jest dobrze, powiedzmy, napisana i te wątki są sensownie prowadzone, to jak się dorzuci odpowiednią pracę kamery i podsyci jeszcze dobrym soundtrackiem, to myślę, że to by wystarczająco dobrze trzymało w napięciu. Natomiast ja nie mogę znieść czegoś takiego, jak mamy na przykład scenę typowo statyczną, gdzie na przykład, ja wam pokażę za chwilę zresztą, w którym mamy jakieś zwłoki, bohater się na nie spogląda, po prostu patrzy tam z niedowierzaniem, powiedzmy, że o, wydarzyło się coś tak makabrycznego i po co w ciągu 2 sekund robić w tym miejscu 6 cięć? Dokładnie. Rozumiecie? Jeżeli jest dynamiczna scena, pościg, ktoś biegnie, coś się dzieje, to można to dynamicznie zmontować. Oczywiście, że tak. Nawet wręcz by się zalecało. Natomiast potrzebujemy dosłownie kontrplanu na pokazanie, powiedzmy, tych zwłok i na pokazanie reakcji bohatera czy bohaterki. Zależy od sceny, tutaj akurat był bohater, bo to był Ben właściwie. Ja nie rozumiem, po co mi w tak krótkim czasie tyle ujęć. To po prostu wygląda jak pokaz slajdów, taki, wiecie, przeklikiwany szybko spacją. Z każdego kątu, z każdej perspektywy pokazanie, ale tak naprawdę to nie jest pokazanie niczego, bo my się nie zdążymy przyjrzeć. To jest po prostu jedna wielka padaka montażowa i to nie jest tak, że to jest ta jedna scena. Ja myślałem, że może w pierwszym, drugim odcinku trochę kogoś poniosło, później będzie lepiej, ale cięcia, takie ataki montażowe, takie dynamiczne, ale bezsensowne zarazem cięcia. Nie wiem, pod jaką grupę wiekową to było targetowane, natomiast nawet jeżeli robi się takie rzeczy, żeby troszeczkę ten target, do którego ten serial, powiedzmy, czy ten sezon konkretnie jest kierowany, można to pociąć mimo wszystko sensowniej, dynamicznie, ale sensowniej. Albo zostawić to w spokoju i zrobić po prostu dobry, płynny serial, bo ja na przykład nienawidzę czegoś takiego, jak scena zaczyna budować dobre napięcie i jest zepsuta montażem. Bo montaż potrafi rozładować napięcie, dlatego że jak ja widzę takie dynamiczne cięcia, które w ogóle od czapy są zrobione, nie pasują zupełnie i tylko psują mi wtedy daną scenę, dany odbiór sceny, bo chcę się wczuć, chcę, żeby ona mnie trzymała, ta scena, żeby podkręcała napięcie, a ja mam po prostu za chwilę takie what the fuck is happening, albo po prostu się zaczynam śmiać, albo mózg mi wybucha od ilości cięć na kilka sekund i wtedy ta scena już nie działa. Ona zamiast budować te napięcie, to ona po prostu psuje mi wszystko i rozładowuje te napięcie, no bo przecież ja wam pokażę teraz na mnie, jak wyobraźcie sobie od tego momentu, że oglądacie tę recenzję i wygląda ona tak. Ja coś do was mówię i w tym momencie po prostu moja morda zupełnie niepotrzebnie, bo jest to statyczne ujęcie, praktycznie nieruchome, sobie skacze jak opętana. Po cholerę, czy dobrze by wam się oglądało w tym momencie tą recenzję? Chyba każdy by zwrócił uwagę na to, że jest coś nie tak, więc warto zwracać na takie kwestie uwagę. Tutaj też są takie super turbo zabiegi, bardzo żebym powiedział, może nie tyle co młodzieżowe, czy do takiego targetu, bo w odpowiednim kontekście i w odpowiednich ilościach, nie nadużywając tego, można zrobić z tego całkiem fajną robotę. Mam na myśli takie charakterystyczne zoomy, takie wsiu, 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 wsiu. Na przykład jest jakaś akcja, jest twarz bohaterki, cały czas ta kamera jest jakby na jej twarzy, widzimy jej reakcje, jej emocje, ale po chwili jest taki szybki zoom na tą twarz, takie szybkie przybliżenie. I to mam wrażenie też tutaj jest nadużywane i często po prostu przy tych zoomach to chce się z tego zaśmiać. I faktycznie taką też reakcję miałem, że się zaśmiałem, bo te zoomy, tak wiecie, jakby w ogóle nie domyślasz się, że coś takiego się stanie. Jest normalna akcja, wczuwasz się tam w dialogi i tak dalej, w akcję coś się dzieje i raptem
I po prostu to cię wytrąca z tej równowagi, z tego takiego balansu, który powinien zostać zachowany, z tego oglądania. Nawet w pierwszym właśnie odcinku, gdzie jeszcze była ta scena taka openingowa z tymi chłopcami dwoma, no to tam już też było takie turbo właśnie montowanie. Praca kamery czasami naprawdę robi dobrą robotę, ujęcia są skomplikowane, jakieś płynne z różnych kątów, ta kamera sunie, płynie, lata, fruwa, ale czasami naprawdę nie miałem pojęcia, czy aż tak dużo dubli zostało nakręconych, że później reżyser zamiast wybierać odpowiednie i żeby to sensownie zmontować, to niestety tutaj ktoś inny nad tym czuwał, na przykład producenci, studio, wytwórnia, wiecie czasami jak to jest, bo skądś też się biorą te wersje reżyserskie filmów później, że jeżeli reżyser ma pełną władzę i kontrolę nad tym wszystkim, nad swoją produkcją, to jest najlepiej, bo jest najspójniej, tak? Natomiast załóżmy, że reżyser zrobił kilka tych dubli na każdej na przykład scenie, ale niestety nie ma finalnej decyzji i wglądu w to, jak będzie wyglądał montaż, tylko ktoś inny decyduje, na przykład mówią producenci czy wytwórnia, że grupa docelowa to jest 16 lat. I oni tak montują właśnie super dynamicznie, żeby to wyglądało tak, a nie inaczej. I to nie działa, bo to jest po prostu paskudne. I ten montaż dla mnie bardzo dużo odejmuje, bo jest tego za dużo jest takich tych błędów, tych bezsensownych cięć. To nie jest tak, że to się zdarza raz na odcinek, tylko to się zdarza non-stop po prostu. Także podsumowując już, AHS-owi, jeżeli chodzi o pierwszy sezon z roku 2011, nie da się odmówić takiego swoistego klimaciku. Naprawdę jest to produkcja wyróżniająca się. Ten koncept tych wszystkich duchów chodzących po tym domu, nie mogących się jakby wydostać już do takiego świata typowo pozagrobowego, czyli że mają święty, wieczny spokój, tylko po prostu z jakichś różnych przyczyn i względów utknęli i są uwięzieni w tym domu i nie mogą właśnie zaznać spokoju. No tutaj to na pewno wyróżnia ten serial właśnie. Jego specyfika jest zauważalna. Operator też bardzo się starał robić jakieś kreatywne, nietuzinkowe ujęcia, właśnie jakieś inne kadrowanie niż na co dzień widzimy, niż takie standardowe, właśnie troszeczkę wyróżniające się pod innymi kątami ustawiać tutaj obiektyw, właśnie kamerę, żeby to wyglądało trochę inaczej. Różne perspektywy, takie ujęcia specyficzne, ale czasami to wygląda jakby po prostu jakiś student szkoły filmowej wziął kamerę i się zaczął bawić, a w montażu to już nawet nie chcę wiedzieć, bo nie wierzę, żeby ktoś tak w szkole filmowej uczył montować. Natomiast można to odbierać różnorako, albo że wow, super innowacyjnie, jest inne podejście do kadrowania i tak dalej, a z drugiej strony można powiedzieć, że ktoś wziął po prostu właśnie i się pobawił i wygląda to dosyć amatorsko. To już każdy z Was niech oceni indywidualnie. Mi te kadrowanie jako tako nie przeszkadzało, ale mega profesjonalnie poziomu technicznego określić tutaj nie mogę. Wydaje mi się, że tutaj poziom techniczny, jeżeli chodzi o operatorkę, jest niezły co najwyżej. Fajnie, że szukali tych innych kadrów, natomiast to, co zrobili w montażu, to już dla mnie po prostu kompletna rzeźnia. I to jest nieakceptowalne. Nie dało się momentami oglądać niektórych scen przez to wszystko. No i na końcu jeszcze mamy oczywiście teoretycznie szczęśliwą rodzinę, bo w sumie nikt nie przeżywa z tych naszych głównych bohaterów, z tej naszej trójcy tutaj oczywiście, czyli małżeństwa i ich córka, zostają duchami i tak naprawdę sobie będą żyli teraz w zeświatach. Oczywiście w tym domu z całą resztą innych duchów, które jedne się pokazują częściej, drugie rzadziej, niektóre w ogóle wcale pewnie. Może nie wiemy o wszystkich jeszcze tak naprawdę. Ode mnie jest to, moi drodzy, naciągane 7 na 10. Zdecydowanie, gdyby tutaj był tak dobry montaż i tak dobry ogólnie poziom techniczny, jak pomysł na to wszystko i poprowadzenie większości rzeczy, bo nie wszystko tutaj się udało, były zgrzyty, to tutaj byłaby zasłużona 8 z sercem, jeszcze za klimat i tak dalej, ale przez to, jak wygląda warstwa techniczna, przez to, że jednak nie każdy aktorsko jakoś tutaj super dobrze zagrał i też niektóre wątki właśnie, czy postać Tate'a taka dosyć zgrzytająca i parę innych wątków, o których już nie miałem tutaj czasu po prostu pomówić, ale nie wszystko, mówię, grało i się kleiło do kupy, no to jest to takie naciągane 7, ale AHS jest specyficzny, wyróżnia się, na pewno na jakiś czas w mojej głowie przynajmniej ten sezon zostanie, a zobaczymy jak inne, jak kolejne. Także wydzielcie się spostrzeżeniami, jak Wam się podobał właśnie akurat sezon pierwszy, jeżeli w ogóle jeszcze pamiętacie, może do powtórki sobie będziecie chcieli akurat rzucić powiedzmy ten sezon. Ja tak jak mówię, to była moja pierwsza styczność z tym serialem, ale wiedziałem od dawna, że istnieje i że każdy sezon jest o czymś innym. Także jak chcecie, to się rozpisujcie, opisujcie różne wątki, różne postacie. Jak chcecie, to napiszcie chociaż, czy Wam się podobało, czy nie. Czy Was raziła ta sfera techniczna, ta warstwa montażowa, czy w ogóle nie zwracaliście na to uwagi właśnie, jak Wy to odbieracie wszystko. Klimat i soundtrack jest naprawdę okej w tym serialu, bo to tak jeszcze na podsumowanie trzeba dodać, także komentujcie, dzielcie się spostrzeżeniami, zapraszam jeszcze na mojego Instagrama, Galeria Horroru, Discorda, wszystkie linki w opisie, znajdziecie wszystko.
I dziękuję za uwagę. Długi materiał, wiem, ale uwierzcie mi, że 3/4 to ja nawet nie poruszyłem tutaj. Także trzymajcie się ode mnie, to dzisiaj wszystko. I cześć. A child born of human and spirit will usher in the end of times.